Drodzy, od półtorej miesiąca na tym terenie nie padał deszcz. Tu, gdzie teraz stoję, ten fragment jest jeszcze w miarę zielony, dlatego że staramy się go od czasu do czasu podlać. Natomiast za moimi plecami widać wyraźnie, że no, trawa albo to, co z niej zostało, jest już bardzo żółte. Zresztą usychają rośliny, usychają drzewa. Dlatego że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby żyć, roślinność, która tutaj się znajduje, potrzebuje nie tego, by od czasu do czasu ją podlać, ale potrzebuje deszczu, który zrosi i ożywi ten teren. Bez deszczu tak naprawdę jesteśmy skazani na to, że ten piękny ogród prędzej czy później zamieni się w pustynię. Drodzy, w ten bezdeszczowy czas warto przypomnieć sobie słowa, które apostoł Piotr pisze w pierwszym swoim liście, gdzie w drugim rozdziale czytamy takie słowa, to jest od drugiego wiersza. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. To jest, drodzy, fragment tekstu, który jest wybrany na najbliższą niedzielę. Tekstu, który Piotr pisze do ludzi, którzy świeżo co stali się chrześcijanami, którzy świeżo co zaufali drodze, którą dał im Jezus Chrystus. I Piotr ma świadomość tego, że jeśli ich życie duchowe nie będzie odpowiednio wzmacniane, jeśli nie będą otrzymywali właściwego pokarmu, tak naprawdę to życie jest ciągle zagrożone, może usychać, przysychać, a w końcu obumrzeć. Myślę, że ten tekst i krajobraz, który jest wokół nas, jest z jednej strony zachęceniem, ale z drugiej strony też ostrzeżeniem. Zachęceniem do tego, by ciągle korzystać z tego prawdziwego pokarmu, które dane nam jest w Słowie Bożym. Potrzebujemy tego, by nasze życie duchowe było właściwie budowane i odżywiane. Byśmy mogli stać się tymi żywymi kamieniami, które będą właściwie wzmacniać Kościół Boży. Z drugiej strony ten tekst jest ostrzeżeniem. Jeśli nasze życie nie jest pielęgnowane, nie jest właściwie odżywane, to ono po prostu zaczyna przysychać i obumierać. A przecież w Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani do tego, by wzrastać, dojrzewać, obfitować i wydawać właściwe owoce. A co najważniejsze, mamy ten dobry, niesfałszowany pokarm duchowy, który otrzymujemy w Bożym Słowie, ale który otrzymujemy też we wspólnocie. Bo częścią tego wzrastania i budowania się jest odpowiedzialność za bycie wspólnie razem we wspólnocie, byśmy jeden drugiego mogli wzmacniać. Dlatego, drodzy, w ten bezdeszczowy czas pamiętajmy o tym, że Boże Słowo jest ciągle dla nas ożywczym pokarmem.